Justyna Wojciechowska, TV Reklama. Jesteśmy na KSW78. Jest z nami Michał Cichy. Cześć. Cześć, cześć. Powiedz mi, jak ci się podobała gala dzisiejsza? Nie, świetna była. Tak naprawdę, wiesz co, od początku, jak widziałem na tą kartę, wiedziałem, że jest bardzo duży potencjał. Nie będę tutaj, wiesz, zbyt oryginalny. Powiem, że walka Paczuski kontra Romanowski to dla mnie od początku był People's Main Event. I taki był. Dostarczyli nam niesamowitych emocji. Piękne nokauty, poddanie z pleców Romka Szymańskiego, nokaut Mircei na Borysie Mańkowskim, to też bardzo duży upset tej gali. No po prostu było wszystko, co fani MMA kochają, no i walczący jedną ręką Michał Materla, czyli Lionheart, jak zwykle, jeszcze w swoim Szczecinie, więc no, piękny event. Mhm. Która walka najbardziej cię zaskoczyła z tych wszystkich? Zaskoczyła mnie najbardziej chyba jednak ten nokaut na Borysie, ale też Romek Szymański bardzo mnie zaskoczył. No przyznam się szczerze, faworyzowałem tu Gruzina, który jest bardzo mocny. Oglądałem go już, jak walczył na ACA, na M1, więc bardzo mocny zawodnik. To chyba jednak Romek Szymański mnie najbardziej zaskoczył. Tak pięknie, tak, no, to było jedno z najlepszych skończy tej gali. Powiedz mi, no jesteśmy na KSW, tak, ale chciałam nawiązać do Prime'u. Co dalej? Wiesz co, powiem szczerze, że ostatnio przez to, że były święta i inne okoliczności, to trochę nie byłem w temacie. Widziałem wywiad prezesa, mówił, że gala będzie 4 marca, ale nie wiem, czy ten termin na pewno będzie. Wydaje mi się, że będzie, ale po prostu mało się ostatnio angażowałem, bo jednak mam bardzo dużo ostatnio obowiązków, szczególnie rodzinnych. Ale wiem, że Prime 5 będzie na pewno i na pewno będzie w tej pierwszej połowie roku. Kogo możemy zobaczyć w takim razie? Czy coś wiesz na ten temat? Wiesz, Justynko, że ci nic nie powiem. No, nie mogę. Słyszałem tam co nieco, ale nie mogę powiedzieć nic. Tyle, co mogę powtórzyć po prezesie, że będą to głównie osoby, które już były znane ze wcześniejszych gal Prime'u. Będą pewnie jakieś nowe twarze, ale głównie mamy się skupić na tym rosterze zawodników, który mamy do tej pory. Mhm. A czy zobaczymy Don Cassio może na Prime'ie? Wiesz co, sam patrząc w ogóle na całą aktywność ostatnio Don Cassio w mediach i to, że nie pije w ogóle alkoholu, cały czas się prowadzi sportowo, no to podejrzewam, że Cassio będzie się chciał bić jak najczęściej, ale nie wiem, czy on na tą kartę jest przewidziany, szczerze mówiąc. Ja bardzo chętnie, szczególnie wiesz, że ja Cassio ma ten boks ciekawy. Wiesz, ciężko o freakach, żeby ktoś fajnie boksował, ale jednak ta walka z Popkiem boksersko bardzo ładnie wyglądała i Cassio kontra Murano była świetna też. Wiadomo, że zawodnicy to nie jest ta półka co Cassio, ale przez to się dobrze wygląda, jak on, wiesz, sobie szachuje tych rywali, punktuje. I podoba mi się, że to, że przy Popku już bardzo mocno dążył do skończenia i dzięki temu się o wiele lepiej taki boks ogląda. Ja bardzo chętnie bym jeszcze Cassiusza zobaczył. No szczególnie, wiesz, no, z Arturem Szpilką, no ale niestety Artur chyba od freaków odszedł dość mocno. Teraz zlikował już walkę z Pudzianem, więc myślę, że no walka z Pudzianem będzie priorytetowa dla niego, a później dopiero może pomyśli o walce z Cassiusem. Tomasz Bezrąk, z którymś z wywiadów powiedział, że sprzedało się więcej pay-per-view niż powiedział to Arkadiusz Tańcula. Jaka jest prawda? Co z tymi, z tą sprzedażą pay-per-view? Jaka jest faktyczna ilość? Nie, no ta liczba 56 tysięcy nie jest prawdziwa i to od początku, nawet jak Arek to powiedział, to nie była prawda, bo to nie była pełna liczba pay-per-view, tam był jakiś, wiesz, procent z tego. Sprzedaż rzeczywiście nie była na jakimś super poziomie, ale wiadomo, no, moim zdaniem, ja się nie zgadzam akurat tutaj z prezesem Bezrąkiem, że nam 1000, wiesz, 1000 pay-per-view mniej się sprzedało przez Mundial, bo moim zdaniem o wiele więcej. Myślę, że przynajmniej 10 razy więcej niż 1000, ale to nie jest liczba taka, jak podał Arkadiusz, jest większa. Mhm. No nie mogę mówić oczywiście, bo nie podajemy dokładnych liczb, ale jest inaczej. Szalony reporter powiedział w którymś też z wywiadów, że będzie teraz się bił na High League'u. Czy rywalem właśnie szalonego reportera będziesz ty? Wiesz, to ja mam taką nadzieję. Nie wiem, wiesz, on jest też takim gościem,
że dużo mówi, mało robi. I mam nadzieję, wiesz, już mnie trochę, wiesz, przyznam szczerze, męczą pytania o niego, bo tak naprawdę, wiesz, nie wiadomo, on zmienia często zdanie. Nie wiem, czy, wiesz, najpierw mieliśmy się bić na prime, później się podpisał z High League'em, więc tak naprawdę nie jestem do końca pewny, czy nam się uda zawalczyć. Ja jestem cały czas chętny. Wróciłem już do treningów, trochę tam zacząłem się ruszać, więc ja na 18 marca byłbym w pełni gotowy, żeby go zlać po prostu. Wiesz, no pewnie się zapytasz, czemu się tak na niego uziąłem, bo po prostu... Jaka jest geneza waszego konfliktu? Znaczy, wiesz, no, czy to do końca mogę nazwać konfliktem? No, fakt jest taki, że nie ma chyba bardziej irytującej ostatnio osoby w internecie, oprócz Mai Staśko, która teraz się trochę uspokoiła, no ale z Mają Staśko się bić nie będę, więc jest jeszcze Szalony Reporter. Wiesz, cało to jego wypowiedzi, wiesz, on najpierw mówi, później myśli. I później, wiesz, musi przepraszać i tak dalej, ale to pokazuje, że wiesz, że to nie są niefortunne wypowiedzi, tylko on taki jest, a to nie pasuje opinii publicznej i on wtedy udaje, że się zagalopował. A tak naprawdę no, po prostu, no wiesz, nie będę go obrażał, bo się ostatnio też do mnie spiął, jak go nazwałem u was w wywiadzie, no nieważne jak, to się spiął o to, że jak ja mogę tak mówić, się odpalił na Twitterze, więc nie będę go obrażał, ale mam nadzieję, że dojdzie do naszej walki, czy na tym High League'u, czy na następnym, czy gdziekolwiek indziej. A jeśli chodzi jeszcze o Szalonego Reportera, jak myślisz, dlaczego już nie współpracuje z Darkiem Tańculą? Po czyjej jest tej stronie? Jak myślisz, kto jest winny? Czy wiesz, nie wiem jak tam było między nimi, no ale ja i tak się dziwiłem Arkadiuszowi, że daje mu platformę na to, żeby on się wybił i tak naprawdę on tylko na tym traci, bo cały ten duet wyglądał tak, że Arkadiusz dał mu platformę, żeby on się wypromował, a w zamian Szalony mu dał tyle hejtu, który zbierał po prostu rykoszetem, że się dziwię w ogóle, że tyle wytrzymał. Z drugiej strony przez to, że odszedł, zrezygnowali z tego projektu, no to znowu Arek oberwał, że od niego odszedł. I jeszcze Tomek Szalony nakręcał, wiesz, nagonkę na Arka, bo komentował wszystkie wpisy negatywne i ich popierał. Później mówił, że on nie krytykował Arka. No ale jeśli ktoś mówi, że Arek to zdrajca, a on mówi, zgadzam się z tym, to nie jest krytykowanie, no niech on w końcu powie coś wprost, a nie kręci jak zwykle. Bo tak naprawdę on non-stop kręci, lawiruje. Wiesz, jego to kręci, mi się wydaje, wiesz, że on nawet jak o nim źle mówią, to jego to cieszy, że on nawet jak obejrzy nasz wywiad, to on się ucieszy, że znowu jest o nim gadane, bo jakbyś jak zauważasz, pewnie praktycznie każdy jego ruch jest krytykowany i wszędzie o nim mówią, a niektórzy mówią, że lepiej, żeby mówili źle, niż żeby w ogóle nie mówili. Mhm. Więc on pewnie się tym nakręca, zresztą sam Arek w wywiadzie powiedział, że Szalony bardzo mocno ciśnie na kliki i inne głupoty, że bardzo dąży do atencji, więc podejrzewam, że tak taki po prostu jest. Taki kryzys wieku średniego. A powiedz mi, co myślisz o wbijaniu sobie szpilek, właśnie Artura Szpilki, w stronę Mariusza Pudzianowskiego i odwrotnie. Na Instagramie właśnie teraz można to zobaczyć, prawda, że tutaj sobie wbijają szpilki. Niby to jest pół żartem, pół serio, ale czy myślisz, że dojdzie do takiej walki? Nie, musi dojść, wiesz, Szpila zawsze ten sam, on wiesz, fajnie to nazwać, sobie wbijają szpilki. Dojdzie do tej walki, bo to jest najbardziej medialna walka obecnie w KSW, jaką można zrobić i myślę, że na pewno stoczą ze sobą pojedynek. Bardzo mi ciekawie w ogóle, jak on będzie przebiegał, bo wiadomo, że Pudzian też nie za bardzo lubi przyjmować ciosy. Szpila bardzo mocno bije i to wiesz, od wielu lat każdy o tym mówi, że bardzo mocno bije, więc będzie miał bardzo ciężko i na pewno będzie od razu dążył do obalenia i kluczem będzie do tego, czy Artur to wybroni, czy nie. A walka Boxdel kontra Jóźwiak, jak myślisz, kto wygra, kto ma większe szanse? Powiem ci, że ja teraz jestem między młotem a kowadłem z jednej strony, bo Boxdel trenuje w moim klubie, często się z nim mijam i po prostu, wiesz, jest u mojego trenera. No ale wiadomo, że no, nie ma innej opcji, żebym tutaj był za Pawłem. Ale walka będzie na pewno ciężka, bo
No nawet już, wiesz, nie wchodząc w to, jak wyglądają treningi Boxdela, ja wiem, że jeśli on trenuje z trenerem Szyszką, to jest tam zajeżdżany mocno i na pewno wyjdzie w bardzo dobrej formie. Wiem, że Paweł też jest w bardzo dobrej formie, bo często mamy kontakt, więc podejrzewam, że wiesz, że tam wygra ten, kto będzie miał mocniejszą kondycję, tak uważam. Wiesz, ta klatka rzymska, nie będą dużo biegać, będą się mocno bić. I myślę, że ten, kto lepiej wytrzyma kondycyjnie, ten wygra w tym pojedynku. Choć właśnie osoba mojego trenera Szyszki też może wskazywać, że Boxdel może być nawet faworytem tej walki, bo ja wiem, że na pewno Boxdel wyjdzie z bardzo dobrym planem na Pawła, ale na pewno Paweł też będzie miał dobry plan, bo Boxdel też ma dużo minusów. Nie będę cię już zatrzymywać i przygotowuję się do walki, mam nadzieję, z Szalonym Reporterem. A dziękuję, też mam taką nadzieję i dobranoc. Dobranoc, dzięki.